Cześć dziewczyny, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dziś kolejny filmik z serii modowej, ponieważ dzisiaj rano obudziłam się, otworzyłam szafę i stanęłam przed oczywiście moim codziennym porannym dylematem, ponieważ zobaczyłam pełną szafę, do której nie można już było wcisnąć nawet jednej rzeczy i mój codzienny, zwykły problem i właściwie odwieczny problem, że dziś po raz kolejny nie mam się w co ubrać. Myślę, że wiele z Was boryka się z podobnymi, poważnymi problemami życia codziennego, dlatego wpadłam na pomysł, aby nagrać dla Was filmik, w jaki sposób można urozmaicić zwykły outfit, żeby z takiego zwykłego, banalnego stał się czymś niezwyczajnym i czymś, co mogłoby nas cieszyć i czymś oczywiście, gdzie ktoś, kto nas zobaczy, mógłby powiedzieć: ach, ta dziewczyna wie, o co chodzi. Więc zapraszam Was na krótki filmik, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli macie jakieś rady i pomysły na to, w jaki sposób Wy urozmaicacie Wasze outfity, napiszcie mi to w komentarzach. No cóż, zapraszam Was na filmik i do zobaczenia wkrótce. Ciao! Jako bazę do mojej stylizacji użyłam zwykłej szarej koszulki oraz jeansów skinny, ale możecie również ubrać czarne jeansy, białą koszulkę, szarą koszulkę, czarne jeansy. W każdym razie taką bazę każda z Was posiada w szafie. A oto moja pierwsza propozycja, tak zwany chemise, czyli taki mini trench w kolorze zielonym, ciemnozielonym, czyli w kolorze militarnym praktycznie. Na pewno jedna z Was posiada podobną kurteczkę bądź trench w kolorze piaskowym, który jest ponadczasowy. Jak dobrze wiecie, trencze od zawsze istnieją w modzie i możemy je łączyć z ubraniami bardzo sportowymi, jak również z eleganckimi. Jest to kurteczka, którą kupiłam bardzo dawno temu i noszę ją co sezon. Jestem z niej bardzo zadowolona, ponieważ jest to kurtka z materiału, który, zobaczcie, w jaki sposób mogę sobie zwinąć. I dosłownie wygląda to tak, mogę ją włożyć nawet do torebki. Później ją rozwiniam. Jest to taki specyficzny ortalion, który się nie gniecie, więc mogę ją spokojnie na siebie założyć. Co więcej, urozmaicam ją różnego rodzaju apaszkami, ponieważ jest to stonowany kolor, więc mogę dodać akcesoria, które są trochę mocniejsze i bardziej wyraziste. W tym wydaniu będą to apaszki. Moja ulubiona apaszka firmy Etro, którą uwielbiam, jest w moim ulubionym kolorze w tym sezonie, mianowicie fioletowym, a druga apaszka, którą na pewno dobrze znacie, a w szczególności jej deseń, takie sobie czaszki w kolorze fuksja Alexandra McQueena. Jak wiecie doskonale, akcesoria nadają ton każdemu outfitowi, nie warto z nich rezygnować, ja bardzo często ich używam, choć wiem, że w braku nadmiaru czasu możemy o tym zapomnieć, ale czasami warto chwycić szalik to tam, narzucić na siebie. Jest to nic trudnego, a automatycznie będziecie wyglądać inaczej i na pewno zwrócicie uwagę nie jednej osoby, która pomyśli sobie: a, ta dziewczyna wie, o co chodzi. Oczywiście najprostszym sposobem, aby urozmaicić zwykły szary t-shirt, jest dodanie akcesoria w postaci naszyjnika. Ja wstawiam na kwiatki w tym roku, jak również w poprzednim roku. Ten naszyjnik kupiłam w Accessorize, ale znajdziecie podobny w Zaszy bądź w jakimkolwiek innym sklepie z akcesoriami. Jest bardzo romantyczny, bardzo ładny, możecie go nosić również do sukienki. I połączyłam go z takim oto kardiganem w paseczki, które też są modne od kilku sezonów. Na pewno każda z Was posiada coś podobnego w szafie. Może być również zwykły kardigan bez żadnego konkretnego wzoru. Jak widzicie, wbrew pozorom kwiatki i paski doskonale się komponują. Oprócz tego stawiam oczywiście w tym outfitie na coś oryginalnego, czyli takie oto butki. Są to balerinki z cekinów. Jak widzicie, mają tutaj takie bardzo ładne, finezyjne zapięcie. Mogą również być butami na wieczór, ponieważ jeżeli skomponujecie je z czarną mini sukienką, będą też bardzo ładnie wyglądały z tego względu, że są po prostu na płaskim obcasie, ale jednocześnie te cekiny dają im taki trochę takiego glamour, butów, które można spokojnie założyć na wieczór. A teraz już klasyk każdej z nas, czyli klasyk takiej złej dziewczynki, ponieważ każda zła dziewczynka posiada w swojej szafie bajkera i ja oczywiście tego bajkera również posiadam.
w dość nietypowym kolorze, ponieważ jest szary, ale na pewno większość z Was będzie miała czarne bajkery. Ja też gdzieś mam takiego właśnie czarnego, ale moim ulubionym jest ten właśnie szary. To nie ma znaczenia tak naprawdę, ponieważ kolory są jak zawsze stonowane i nadają się praktycznie do każdego outfitu. Jak go zakładam? Zakładam go z tą oto jeansową koszulą z H&M-u, gdzie taka właśnie jeansowa koszula pod bajkerem wygląda bardzo fajnie, ponieważ jest to bardzo prosty look, a jednocześnie niebanalny, jak widzicie, ponieważ szczegóły tworzą nietypową całość. Idealny na co dzień z all-starami. Też na pewno nie jedna z Was posiada all-stary. Jak widzicie, są w takim nietypowym kolorze lilia, bardzo modne w tym sezonie, o czym Wam mówiłam również w ubiegłym filmiku. To też jest właśnie mój ulubiony kolor. Łączę go z bardzo klasycznymi i stonowanymi rzeczami. No i oczywiście, żeby skomponować całość, najważniejsze są detale, tak jak już mówiłam wcześniej. Dodaję do tego niebieską torebkę i jakieś fajne, finezyjne okulary. W tym roku stawiam oczywiście na okrągłe szkła. I no cóż, tak właśnie wygląda moje codzienne outfity. Mam nadzieję, że skorzystacie z mojej propozycji. Ja Was pozdrawiam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne filmiki. Ach, i zapraszam oczywiście do subskrypcji. Pozdrawiam Was i ciao, ciao!